jak przygotować pizzę na każdym grillu świata, który tylko przyjdzie Wam do głowy. Zaczynamy od grilla Weber Genesis. Pizza jest gotowa przede mną, zobaczcie jak to się robi. Na ruszcie grzeje się już kamień do pizzy od dłuższego czasu. Czy będzie okrągły, czy będzie prostokątny, to nie ma większego znaczenia. Trzy palniki są odkręcone na maksa. Grilla Genesis grzejemy po prostu ile fabryka dała, dlatego że po pierwsze, on nie ma bardzo dużej mocy. On tak naprawdę powinien osiągnąć gdzieś w okolicach 300 stopni, nie więcej. A po drugie ma bardzo dobrze zaizolowaną pokrywę, więc cyrkulacja ciepła pod tym grillem jest bardzo, bardzo dobra. Zawsze jak robicie pizzę, to zwracajcie uwagę na to, żeby spód był ładnie przypieczony, ale z góry, żeby ona też się ładnie zapiekała. Nie każdy grill Wam to da, dlatego że nie każdy grill ma tak dobrze zaizolowaną pokrywę jak Genesis, więc grzejemy go na razie ile fabryka dała. W tym czasie możemy wziąć łopatę, posypać ją delikatnie mąką i teraz szybkim ruchem przesuwam pizzę na łopatę. W tym momencie ustawiam timer na 3 minuty. To jest taki czas, który na tym grillu powinien nam już powiedzieć, co się dzieje z tą pizzą i jak ewentualnie zmienić ustawienia tego grilla. Za 3 minuty sprawdzamy. 3 minuty minęły, sprawdźmy jak wygląda pizza. Co można z tego wyczytać? Spód jest już całkowicie zrobiony. Z góry moim zdaniem jest całkiem fajnie spieczona. Natomiast jeżeli byście chcieli, żeby na tym grillu konkretnym ta pizza się trochę lepiej zapiekła, patent jest prosty. Przesuwacie kamień na lewą stronę i dokładacie palnik Sear Station i wtedy ta cyrkulacja będzie jeszcze mocniejsza, ale moim zdaniem jest naprawdę porządnie. Zobaczcie, są te ładne tutaj panterki w kilku miejscach. Tak wygląda pizza z Genesisa. Wygląda dosyć kozacko. Mówiłem Wam, że Genesis jest dosyć przewidywalny i bardzo prosty, jeżeli chodzi o pizzę. Tak naprawdę tutaj widać największą różnicę w modelach grilli. Jeżeli grille są drogie, no to są drogie z jakiegoś powodu. Po prostu są zrobione z lepszych materiałów, lepiej zaizolowane i właśnie w wypiekach najlepiej widać różnicę pomiędzy grillami. Dajcie znać w komentarzach, jaki grill sprawdzamy następnym razem. A my z ekipą zaczynamy jeść tą pizzę. Trzymajcie się, cześć!